Witam serdecznie w nowym filmiku. Sprawa taka, że robimy sobie trasę. No ogólnie plan jest dosyć ambitny. Trasa może być jedną z dłuższych w Małopolsce i na pewno będziemy się starać, żeby ta trasa nie miała zbyt wielu podjazdów, żeby nie było na niej prawie żadnych dojazdówek. No wiadomo, coś tam może się trafić, ale bardzo staramy się, żeby tak nie było. No i jesteśmy tutaj na samym początku trasy, gdzie jeszcze zaczyna się taka inna trasa na lokalnym spocie. No i po prostu tutaj pierwsze 50 metrów to gdzieś tam na GoPro czy coś nagramy wam początek. Zaczyna się taką po prostu stromizną, ścianeczkami, zakrętami. No i dosłownie to jest pierwsze 50 metrów. No i ta trasa idzie sobie tutaj w prawo po tych korzeniach, a nasza trasa będzie tutaj się zaczynała na grubo, czyli od takiego, w sumie można powiedzieć, że to jest road gap. Nawet tak o tym nie myśleliśmy, ale to jest faktycznie to jest legitny road gap, który będzie miał, nie wiem, 6-7 metrów. W porywach, może nawet trochę więcej. Zobaczymy po prostu, jak już wybicie będzie zrobione. No i co wam powiem, robimy time lapsika, jak kopiemy to wybicie. W lesie to zawsze trochę schodzi, bo ciężko między tymi korzeniami tą ziemię wybierać. No i będziecie widzieć, co dalej robimy za chwilę. Rozjebaliśmy całą chopę. No, chopa jest w zasadzie gotowa, wyszejpowana, wygłaskana. Lądowanie tak się dało. Planujesz coś? Nie. Lądowanko też taka półka rozkopana, na jeździk jest elegancki, martwi mnie tylko ten korzeń. No ale co, nie może być za łatwo. Wiem, że tak słabo wygląda. O, ale tutaj lepiej widać tą chopę. I najgorzej, że te drzewa są dosyć blisko siebie. No ale to. I Adrian testuje. Dobra, bandka została tam. Boże, bandka, hopa w zasadzie jest zrobiona. I teraz musimy poprawić bandę, która po jednym mocnym wjechaniu w nią się trochę zdezintegrowała. Ale nie chcemy tej mocnej bandy robić, bardziej to będzie w jednym miejscu duże odbicie. No i teraz to robimy, jak widzicie pięknie słońce zachodzi, będzie taki timelapsik na tle tego. No i co? No i to będzie na tyle w pierwszym odcinku. Trasy zrobione jakieś pomiędzy 20 a 50 metrów, więc jest dobrze, dobrze chłopaki robią. A co dalej, to się zobaczy. Byle dalej, trochę szybciej.
No i nie wydaje się, że to było dużo pracy, ale trochę było. No i banda, a la ścianka, która ma tylko odbijać po tym otwartym zakręcie w górę, jest gotowa. Staraliśmy się zrobić tak, że ona też nie może być za bardzo wkopana, nic, no bo po prostu woda by się w niej zbierała. Zaraz to przetestuję, kumpel, zobaczymy, gdzie ewentualnie dosypać. Adrian już podjeżdża elegancko do góry. No i co? No i testujemy. O, a gdybyście nie wiedzieli, gdzie jesteśmy, to tam jest właśnie lądowanie tamtej hopy. Ho-ho. No i w sumie działa całkiem nieźle. Odrobinkę przedłużymy z tej strony. No ale już mało mam pamięci, już się ciemno robi, więc chyba nie ma sensu nagrywać. Nie wiem, czy to będzie jeden odcinek, będziecie mieli dużo z tego odcinków, ale na razie to tyle. Elo. Ho, ho. Dokładnie o to chodziło.